Misja start. Co mam zrobić? W trakcie zadań równoległych możesz przechodzić do innych obszarów przez bramy. Spróbuj teraz przejść przez bramę. Hello. Okej, dobra, już to już wiemy, co było nie tak. Po prostu nie ten przycisk, który uważałem, jest odpowiedzialny za namierzanie. W końcu udało nam się przejść dalej. I kogo by tu mamy? Teren tak jakby znajomy. A jest. Dobra, to znowu mamy Trunksa. W okolicy znajduje się przenos, spróbuj go znaleźć za pomocą detektora. Naciśnij detektor, widzisz poziom mocy sojuszników i wrogów, możesz też odnaleźć miejsce ukrycia przedmiotów. No, gdzie jest? Tam jest jakieś coś dziwnego. Tam jest coś dziwnego. Trunks, a ty co masz ci do powiedzenia? Podejrzewam, że nic, dobra. Podlećmy tutaj. Co tu się znajduje? Przedmiot materialny. Dużo nam to mówi. Jeszcze coś tutaj jest ogólnie. O, jest. Przedmiot materialny. Co to znaczy przedmiot materialny, ale dobra. Aha, tam jest teleport. Przedmiot. Jak zdobywać umiejętności i przedmioty? By zdobyć umiejętności i przedmioty, podnoś je lub pokonaj przeciwników. Naciśnij do góry, aby wyświetlić listę zdobytych przedmiotów w prawym dolnym rogu ekranu zadania. Przedmioty materialne. Jeszcze tu coś mamy. Coś jeszcze jest tutaj? Pustkowia. Boski pałac. Użyj detektora na bramie, sprawdzić, czy po drugiej stronie znajdują się wrogowie. Przeciwnik. No, znajdują się i co? Dobra. Nico w sumie. Gdzie ta brama? Jest i brama. W tym terenie walczy Vegeta z Goku. No bardzo możliwe, że to był właśnie ten teren. Bardzo prawdopodobne. Zbliża się wróg, pokonaj go. W trakcie zadań równoległych otrzymasz ostrzeżenie o tym, że nowy przeciwnik pojawia się jako twój rywal. W podobny sposób czasami do walki dołączą też twoi sojusznicy. Gdy wróg lub sojusznik dołącza poza obszarem, w którym się znajdujesz, jego lokacja pojawi się w prawej górnej części ekranu. Postaraj się natychmiast tam udać. O Jezu, ten Cyberman. No chodź tu, chodź.
Ładny kombosik. Co i to tyle? Nie no, gdzie? Przecież ich było więcej, prawda? O, to się już robi mało ciekawie. Ała, 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 ała. Spiedził przed moimi promieniami śmierci. Boże, czy ja odbiłem właśnie jego... Zaraz, strzel we mnie jeszcze raz. A, no, nie strzelisz we mnie jeszcze raz. Gigi. O, Raditz. Siema. A, Boże, prawie w niego seryjkę pocisnąłem. Co ja zrobiłem? Super garda. W sumie fajna obrona. No walki są spoko, takie milusie. A, mogę nie mówić, widzieliście, jakby pięknie za plecy przejechałem? A teraz już nie. No, walnij we mnie. Ostateczny koniec, zaliczone. Jaka ranga? Rzet. Ranga rzet. To dobrze czy źle? W sumie nie wiem. Powinien być jeszcze ranga M, moskit, czyli najniższa. Zdolność przedmiotu, odłamek gardy. Witaj ponownie, jak poszło zadanie równoległe? Całkiem okej. Okay. W odróżnieniu od patroli czasu, dzięki zadaniom równoległym zyskasz mnóstwo przedmiotów. Świetnym ćwiczeniem będą też walki z potężnymi wrogami. Koniecznie wykonuj zadanie równoległe prócz patroli czasu. Zadanie równoległe można rozgrywać z maksymalnie trzema innymi graczami. O, czyli multiplayerowo. No, można offline i sieciowo to robić. Oczywiście, jeśli chcesz, możesz ty wykonywać w pojedynkę te zadania. Możesz też używać innych superwojowników jako wybranej postaci. Ej, spoko. Ja wracam do gniazda czasu. Gdy już się przygotujesz do patrolu czasu, przyjdź do mnie. Idę jeszcze jakieś zadanie równoległe zrobić. Ranga żula. No, coś w ten deseń. Nie, mi się podoba ogólnie samowalczenie i ogólnie klimat alternatywnej wersji, znaczy naprawiania alternatywnych wersji walk z Dragon Balla. To mi się podoba, to mi się bardzo podoba. I to, że jesteśmy ogólnie wojownikiem i sami stworzyliśmy tego wojownika. Zadanie równoległe, zaraz. Co to znaczy? To albo to. A. Walka drużynowa turnieju sztuk walki. Pokonaj Yamsze, Krillina, Kuririna, Boże. Boże, pozostaje bez komentarza to tłumaczenie. I Tenshinhana. Ewidentnie ktoś, kto to tłumaczy, chyba nigdy nie miał do czynienia z Dragon Ballem. Albo miał szczątkowo. Price, Homeworld będzie później jak wyjdzie. Czyli co, możemy jako tęczowy wojownik zagrać. Trzeba by mu trochę wykupić nowych ubranek trochę. I teraz naszych podopiecznych bierzemy, którzy będą z nami walczyć. No to Goku i Shatana Piccolo.
Naprawdę. Chyba, że ja coś powaliłem z tym Krillanem. Czy walczyłem przeciwko komu? Przeciwko... Aha, Yamszy. Wow, Boże, ile tu jest? Zdechaj, Yamsza! Bulma cię nigdy nie kochała! Zawsze wolała mnie. Znaczy Songo, znaczy Goku. O, spierdzielił mi. Boże, co tu się dzieje? O Boże, w ogóle w plery ktoś mi próbuje. Ej, tu niezłe się robi, niezła zadyma. To może być fajna gra w kilku graczy. W kilku graczy to może być fajna gra, jak się na przykład 3 na 3 zagra. Co tu się stało? Au. Chyba spudowałem. Chyba spudowałem. A na końcówka. Nie oglądałem nigdy Dragon Ball, ale może zacznę. Zdecydowanie. Zdecydowanie powinieneś. Ranga A, czy chyba nie najgorsza, wydaje mi się. Szybkie zwycięstwo. Ale kompletnie nie wiem, co się działo w tej walce. Taki chaos był, naprawdę. Dobra, awansowaliśmy o jeden poziom. Okej. Okay. Może jeszcze jakieś zdanie równoległe, zobaczymy, co tam mają dla nas. Czy tam muza w ogóle? Przygotuj się na atak Saiyan. Pokonaj Son Gohana, Szatana Piccolo. Let's do this! Mówię, będę potrzebował ogólnie trochę rozwinąć moją postać, coś czuję. Just make sure you don't. Yamsza, jesteś mój znowu! O, co za dziad! Ała, ła, ła, ła! Nie mogę się naładować, kurde, na niego, jak na złość. A, ty dziadu! Zdychaj. No match here. I'm not going down without a fight. Na ziemię, psie. A, potrzebujesz naładować trochę ki. Co, wszyscy? A tak szybko? A, jeszcze tam jest ten Shinhan. Ej,
Ładna seria. Jest tu coś w tym poziomie ciekawego? Co może. Ej, tu możemy w ogóle zabrać kilka rzeczy. Co my tu mamy? Gdzie jeszcze? Boże, a, się trochę. Coś tu jeszcze jest? Nasi przyjaciele? Nie. Jak oni tam sobie powalczą, a ja tutaj zbiorę przedmioty. Oto ty, dziadu mały. Ja ci dam starszego kolegę bić. O! Szatan serduszko! Ale, Boże! Gohan mnie ładnie pocisnął. Boże, nie ten przycisk. Dobra, gdzie mam tu jeszcze jakieś przedmioty? Tam szybko. Tutaj? Jak ja mam przez to się przebić? Aj, czuję się oszukany. Czuję się ewidentnie oszukany. O, kapsuła Raditza podejrzewam. I tu jeszcze gdzieś jest jeden przedmiot. Tutaj. Nie wiem. A może super ciosem? Nie. Dobra, nie wiem. Idziemy bić się. Dobra, szatanie! Idziesz do piekła. Jezu, nie ten przycisk, cholera jasna. Czasami się... Czy ja przegrałem? Czy ja właśnie zginąłem? Jezus Maria. Taki... Może taki wstyd w ogóle. No, no tylko trochę nie pochwaliłem się. Nie zaszalałem. Już chodzi o moją postawę bojową. Dobra, sprawdźmy sobie jeszcze jedną z tych misji kapsuły czasu. Możemy przydzielić tutaj także oczywiście atrybuty. Więcej zdrowia by się przydało, podejrzewam. A takie podstawowe silniejsze i super ciosy też. To może być dobry pomysł. Właśnie mam jakiś strzał energii. Odzyskałem. Sprawdźmy co to jest. I tutaj też były jakieś
Sklepy ponoć. Rejestracja drużyn, walki sieciowe. Tak, tam była walka Piccolo kontra Piccolo. To nie było zbyt realistyczne. Kurier czasoprzestrzenny, Imaj. Tylko zaraz. Tu są te całe smocze kule. A tam były sklepiki. Ciekawe, czy mogę coś w sklepikach na przykład kupić ciekawego. Personel syntezy, kuriel, personel umiejętności. Kup. Dopalacz Kamehameha. Wow, drogie to w ogóle. Mamy 2000 zeni. Na dużo sobie pozwolić nie możemy. Kolejne uderzenie energii. Czas na akcję. Wzmocnienie ducha. Spoliczkuj się, aby odzyskać energię. O Boże. Kupię to może. Pytam się też, może tą naszą postać rozwijać i w sumie o te umiejętności, które tylko chcemy, możemy się rozwinąć. Personel garderoby. Kup. Kostium góra. Ale drogie to trochę. Co na razie darujemy. Liść mocy inaczej. Coś w ten deseń. Akcesoria. Personel sklepu. A, to są tutaj różne dodatkowe rzeczy, których możemy używać w trakcie walki, chyba z tego co rozumiem. A o co chodzi z syntezami? Możemy miksować materiały. Ha. Miksuj z przepisu. Ha. Aha, możemy łączyć tego typu materiały, dodatki i potem tworzyć z niego jakieś dziwne rzeczy. Dobra. Idźmy na tą misję czasu. A w ogóle Raditz. Co ty tu opieździał? Co ty tu robisz? Mojego brata kaszalota. Czyli naprawdę, czy to jest tak na serio, czy to jest nie na serio? Bo nie jestem do końca pewien, czy to jest na serio tutaj, czy nie na serio. Dołącz do mnie, ukażemy kaszalota. To jest chyba jedna z tych misji, jakby to mieć dodatkowych, właśnie alternatywnych... alternatywnych, opcjonalnych. Brata kaszalota. Ja nie jestem do końca pewien, czy to jest na serio przetłumaczone, czy po prostu sobie ktoś jaja robił. Zróbmy teraz Goku i Piccolo rozdupczyć. Strzał energii zrobiłem. Wow, Goku, goń się. Ała. Oh shit, ej, oni się robią coraz trudniejsi. Ej, to się robi niebezpieczne. Ha!
Goku, goń się. Nie lubię cię już, Goku. Nie, przegrałem. Ej, dobra, to było ciekawe doświadczenie.